Na piątkowy wieczór na godzinę 19 zaplanowano pierwsze licytacje na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do Suwałk znowu trafiło orkiestrowe Złote Serduszko, ale darów przekazanych do licytacji jest znacznie więcej. W tym roku będziemy licytować właśnie Złote Serduszko w dniu dzisiejszym. Będziemy też licytować dwa obrazy profesora Andrzeja Strumiły. Będziemy licytować wiosło podpisane przez Aleksandra Dobę, słynnego kajakarza. Będziemy licytować dzień z księdzem z parafii ewangelicko-augsburskiej na ulicy Kościuszki. Będziemy licytować wiele drobniejszych rzeczy, ale też na przykład wylicytujemy puchary z wyścigów samochodowych i kartingowych. Oczywiście nie wszystko trafi na piątkową licytację. Część przedmiotów będzie można kupić w dniu wielkiego finału, w niedzielę 13 stycznia na placu Marii Konopnickiej, gdzie sporo będzie się działo, choć areną wydarzeń będzie również ośrodek sportu i rekreacji. Niedziela będzie pełna wrażeń, między innymi w ośrodku sportu i rekreacji w Suwałkach będzie rozstawiony ring, będą kluby sportowe prezentowały swoje umiejętności, będzie dużo innych atrakcji dla najmniejszych maluchów, bajkowo i między innymi inne organizacje pozarządowe, które włączyły się w akcję, między innymi dodatkowo Park Naukowo-Technologiczny również włączył się w tym roku do akcji. Będą gry, zabawy z najmniejszymi, symulacje i koncerty zakończone biomecentem tego całego wydarzenia. Prócz licznych atrakcji, które z pewnością rozgrzeją serca Suwałczan, na miejskich ulicach, ale też w ościennych gminach spotkamy wolontariuszy z puszkami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kwestujących wolontariuszy będzie 96 osób, z czego część z tych osób będzie kwestowała na terenach wiejskich, około 20 osób, reszta będzie kwestowała w mieście. Rokrocznie od 27 lat Polacy otwierają serca i portfele. Ta ogromna społeczna kwesta na rzecz dzieciaków potrzebujących pomocy przynosi wymierne korzyści. W Polsce chyba nie ma szpitala, w którym nie stoi sprzęt zakupiony z Questy, a służący ratowaniu dzieciaków. Pierwsza zbiórka odbyła się w styczniu 1993 roku. Zapał Jurka Owsiaka i tych, którzy jako wolontariusze ruszyli na polskie ulice, przyniósł wtedy ponad 2 400 000 złotych. Questa z roku na rok przynosiła coraz większe efekty. Polacy i świat dostrzegli, że zakupy i dostawy sprzętu do szpitali nie tylko pomagają personelowi medycznemu w diagnostyce i leczeniu maluchów, nierzadko po prostu ratują życie, dając dzieciom szansę na przetrwanie największych kryzysów zdrowotnych. Dzisiaj wśród wolontariuszy z pewnością są tacy, których zdrowie i życie uratowane zostało dzięki zakręconemu pomysłowi Jurka Owsiaka.